9. Tu po drugiej stronie będzie taka sama ilość tych stanowisk. Ja bym tu 10 wcisnął, tylko że trzeba ten drugiego pasa to nie wcisnąć. Ewentualnie po dwóch stronach mogą być te pasy, po jednej i po drugiej. No jest też taki w miarę dobry. No dobra, wiecie co? Zróbmy coś takiego. Tutaj nabudujemy jeszcze kawałek tego terminala. I zrobimy coś takiego. One tu mają obsługę nocnych? Mają. Dobra. Skoro już to jest tak zaawansowane, to niech będzie tak zaawansowane. Tutaj w ogóle dzisiaj będzie jeszcze jedno takie skrzydło. Gdzieś ono wyjdzie, nie wiem, gdzieś w tym oto miejscu. Trzeba o tym pomyśleć. Żeby tu się wyrobić na tym fragmencie tej kontrolą bezpieczeństwa. O. Gdzieś tu by to trzeba było machnąć. Mało miejsca w tej będzie strefie, no ale cóż, dobrze. Na razie zrobimy coś takiego. O, i coś takiego. Ile my takich stanowisk to damy? 2, 3 na początek. Jeszcze ze 2 wyjścia damy. Czekajcie, bo coś tu mi się popsuwa. No, międzynarodowa, a międzynarodowa będzie tam dalej dopiero, dobra. No, będzie na razie zwykła kontrola bezpieczeństwa, na razie damy coś takiego. A tu wybudujemy ścianę. No właśnie, koszy na śmieci nigdy za mało, trzeba jakiś to nastawić, bo zaraz się jacyś... Dobra. Mądry człowiek postawił kosz na śmieci na środku przejścia i... No chociaż ludzie by go widzieli, no. Tyle dobrego. Jedyne ile trzeba tu zrobić, żeby to otworzyć, to naprawdę jest kawałek. Dobra, dajcie tu napoje. I jedzenie. Tyle im na razie wystarczy. I teraz tak, check-iny. Check-iny to będą to... Średnie stanowisko informacyjne, dajmy na wprost wejścia. I czekinów. Na razie nie daj blisko. Poczekajcie. Check-in będzie tu.
10 check-inów. I strefy. Strefy trzeba wszystkie przedłużyć. Ten, aby zakrywały wszystkie te stanowiska. Dobrze. Tu jeszcze tej ściany nie wyburzyli. No i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć i gdzieś mniej więcej od tego miejsca się będzie zaczynać strefa międzynarodowa. Dobra. Coś takiego trzeba będzie dać. Tak to będzie mniej więcej wyglądać. Mamy 932 tysiące, żeby nam wystarczyło na ruszenie tego całego systemu. Ogólnie jak już mamy coś takiego... to zróbmy na Jetta 1 na paliwo. Okej. No właśnie, jak tam nasza jeszcze grupa? Na 100% się zrobiła, super. Bagaże? Bagaże. No i to na poziomie pierwszym, to ja bym nie chciał za bardzo. Jednostki. Co to daje? Dobra. To mi pasuje, tylko ja nie mam 5, nie? To jest najgorsze. Jeszcze administratorów, proszę. Dwóch. Dobrze. Dajcie coś mi pasuje. Następnie ten kosz tu postawimy, a tego kosza tam nie będzie. To będzie taki kwadratowy. Może taki większy, no, taki pokój dla personelu. Chociaż to jest ta informacja tutaj. No chcę usunąć, dobrze. Mimo coś takiego. I tutaj tą strefę jeszcze. Raczej oni tutaj się teraz mieszczą z tym wszystkim. No co tu oni potrzebują? Ochrona. Tu są siedzenia. Nie stoli. Nie ławki. To nie było takiej osobnej zakładki? O, jest personel. Biurko. Oni by dużo biurek potrzebują. On dawaj. A teraz coś zrobimy. Dobra, tu im trochę da cicho. No właśnie, przecież to są sofy. No, na tych, co będą chcieli sobie pogadać. Dobra, a tutaj na tych, co będą chcieli sobie pomyśleć. Dobra. No i żeby personel
też był zadowolony. Nudlamy im drzwi. Dobrze, tu jeden czekł, jeden punkt odprawy będzie tylko dla personelu. Dobrze. Więc co tutaj dalej? Oprócz tego, że mnie muzyka irytuje. Dobra, nie będzie coś takiego. Ja w ogóle na zatrzymanym czasie stoję, ale to dlatego, bo dużo myślę. Dobra. No, kontrola paszportowa zwykła. No właśnie, a nie paszporty sprawdzają tylko w jednym kierunku, czy w dwóch? Dobra, cztery. Nie wiem, czy coś takiego. Może coś takiego im to wystarczy. Strefy. Odprawa paszportowa i odprawa wyjścia. Cztery będą. Chyba im wystarczy. Dobra. Teraz też toalety trzeba zrobić. To jest bardzo ważne przedsięwzięcie. Zrobimy je tu w narożniku. Myślę, że takie na cztery wystarczą. Pyk, pyk, pyk. A, musi być wewnątrz pomieszczenia, dobrze. No, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Tu w drzwiach też może być. A kto wie, może ktoś lubi przy drzwiach korzystać. 5 zlewów. Suszarka. I 5 zlewów. Coś takiego. Możemy to sobie sklonować, tylko że tu nie będzie pisuarów. Tylko zrobimy im jeszcze parę toalet. No będą mężczyźni. I upoważnienie pasażer. No będą kobiety i upoważnienie pasażer.
A tu wszystko płciowe, tylko że dla pracowników. Tylko dla kierowniczej nie no. Aż tacy to nie będziemy. No i nam, że wygląda to coraz lepiej. Jeszcze tylko ta zbiórka jako punkt odprawy. Pyk, pyk. 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 I pyk. Coś takiego. Tutaj tak samo zrobimy. Dobra. I tu im damy drzwi. Takie duże, żeby na pewno się zmieścili. Dobrze. Pomału zaczyna mi się to podobać. Dobra, kible mamy, to mamy, teraz jeszcze siodełka muszą być jakieś, nie? Może panele informacyjne. Na razie damy tylko te dwa, bo to rodzi interes. No i robimy coś takiego. I lecimy na góry. Dobra, jako że tu już jest końcówka. Możemy dać o jeszcze taki rządek. 7, szkoda, że tu się nie da tak wcisnąć. Mogę o zwykłe krzesło dostawić. W sumie chyba też tak na lotniskach kiedyś było, z tego co pamiętam. Że jakieś się popsuło i trzeba było dostawić. Dobrze. I wydaje mi się, że teraz... O nic, tylko zatrudnić pracowników. No, bo magazyny mamy, to mamy. Żeby oni tam z tym paliwem zdążyli podojeżdżać. Bo tu czasami będą naokoło jeździć, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będą mądrze przejeżdżać tu. Pyk, pyk. I do hangaru, bo zawsze możecie coś popsuć.
Miejsca są, wszystko jest. Rozwiniemy się. Dyrektorów żadnych na razie nie potrzebujemy. Zatrudnimy z dwóch woźnych. Pewnie zatrudniłem nie takiego, co bym chciał. Oczywiście, zwolnij. Nie ciebie chciałem, panie. Agentów obsługi pasażerskiej, ja będę potrzebował tyle. Obsługi naziemnej także. Ochrony też się dużo przyda. No i serwisant techniczny. Dobrze, wróćmy jeszcze do agentów obsługi pasażerów. Okej. Do naziemnej wróćmy. Okej. Jeszcze do ochrony. I serwisantów też więcej weźmiemy. Dobra, na razie wydaje mi się, że wystarczy. O, widzę, że już się przeciąża. Nie dobrze. Zaraz robimy tak, żeby się nie przeciąża. Dobra. Jesteśmy. Więc lecimy dalej. O, widzę, szybko wam tu idzie. Jak to z tymi strefami? Te cztery wejścia i cztery wyjścia. Dobra, zostawmy po dwa otwarte. Ci są zamknięci, dobrze, a ci z czym masz problem? A, ty człowiek ma jakiś problem. Smallboarding jest nieaktywny i nie będzie działać, dobrze. Tutaj się rozsiedliście, pięknie, ale to tylko ochrona. No i żeście przybyli na parking, ludzie przyjechali. I za nawet dużą pluralnością się cieszą. Co to za opcja? Opcja B, opcja A. Niech będzie A. A loty komercyjne, zgadza się, ja tu bym wolał. A tu też ogólnie tylko międzynarodówki. Przepraszam. Stanowisko postojowe.